Witam Państwa jak zwykle bardzo serdecznie w imieniu własnym, ale również witam Jerzego, który jak zwykle o książkach potrafi bardzo dużo ciekawie opowiadać. Ale zanim zaczniemy mówić o książkach, ponieważ oczywiście jeśli chodzi o czytanie, to pogoda nam bardzo sprzyja, prawda? To Jerzy, pozwolisz, że ja zacznę pierwsza, dobrze? Więc bardzo serdecznie Państwa witam z najstarszej księgarni w Tomaszowie. Podkreślam najstarszej księgarni, dlatego że to po pierwsze zobowiązuje, a poza tym chcę powiedzieć, jak wspaniali ludzie się tutaj spotykają. To ludzie, którzy czytają, którzy mają coś do powiedzenia, którzy książki kochają, a jednocześnie są nietuzinkowi i wielcy. I to jest takie miłe, że właśnie spotykając się tutaj, mamy okazję przysłuchiwać się wspaniałym rozmowom, niekończącym się opowieściom o twórczości wielu ludzi, jak również o wspaniałych książkach. Zawsze są mi bardzo bliskie takie spotkania z ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia i do opowiedzenia. Zawsze są mi bliskie te osoby, które wyjechały z Tomaszowa, które wiele uczyniły. I ja o takiej osobie chcę powiedzieć. Akademię Sztuk Pięknych ukończył z wyróżnieniem. To postać wyjątkowa i nietuzinkowa. Tomaszowianin. Mieszkał w słynnej Dziekance. Krakowskie przedmieście, pomnik Mickiewicza i wspaniałe spacery. To właśnie tam spotykał się z Januszem Głowackim i wielu innymi ciekawymi ludźmi wtedy, kiedy studiował. Ten Tomaszowianin to wspaniały artysta, malarz. A ja dzisiaj, ponieważ jak podkreślam, zawsze osoby, które są związane z Tomaszowem, które coś robią, które tworzą, to są mi tak bliskie, że chcę o nich opowiedzieć. I właśnie przywołuję tę osobę, malarza, artystę pana Zygmunta Mączyńskiego, który wspaniale maluje. Jego obrazy są znane w całym kraju, również i za granicą. To piękne kwiaty, piękne pejzaże, to postać nietuzinkowa. Bardzo, bardzo dawno temu, kiedy miałam okazję rozmawiać z osobą wielce zaprzyjaźnioną z księgarnią, opowiadał, że to człowiek ogromnie inteligentny. Tak, to prawda, to człowiek wielce oczytany i wspaniały, z którym jest o czym rozmawiać. A mnie jest bardzo miło, że mogę Państwa do księgarni zaprosić, żeby Państwo obejrzeli te obrazy, przekonali się, że naprawdę tak to wygląda, że jest wielkim człowiekiem, a jeśli będą mieli Państwo okazję z nim porozmawiać, przekonają się, że naprawdę tak jest. Pogoda sprzyja czytaniu książek i ja chciałam Państwu zaprezentować książkę Andrew Nicoli Dobry człowiek. To historia ludzi, to historia wspaniałych ludzi, to historia o miłości i nienawiści, to rzeczy, które ciągle są obecne w naszym życiu, bo ciągle kochamy, czasami nienawidzimy, jesteśmy zagubieni w naszych uczuciach i właśnie taka jest ta książka. To wspaniały burmistrz miasta, wybierany przez wiele kadencji, dlatego że jest bardzo dobry dla miasta i dla ludzi. To wspaniała jego sekretarka, która niekoniecznie wiedzie szczęśliwe i przyjazne życie. To opowieść bardzo piękna, ten dobry człowiek. To właśnie on jest tym dobrym człowiekiem. Tyle tu wspaniałych rzeczy, takich trochę baśniowych. Jest wspaniała wróżka, są wspaniałe potrawy i tacy wspaniali ludzie, których możemy spotkać właśnie czytając tę książkę. Czytają się doskonale. Polecam bardzo, dlatego że rzeczywiście, kto książkę Dobry człowiek przeczyta, ma szansę odnaleźć w swoim życiu wielką, niezapomnianą miłość i kroczyć krokami w dalsze życie i być bardzo, bardzo szczęśliwym, czego oczywiście bardzo Państwu życzę. Niewiele jest takich książek, ale ta właśnie taka jest bardzo piękna, na którą warto zwrócić uwagę. Jestem bardzo ciekawa, na jakie książki i zwrócił w tym tygodniu mój rozmówca Jerzy. Dziękuję.
Proszę Państwa, ja pragnę Państwu zwrócić uwagę trochę na poezję. Poezji teraz może mniej ludzi czyta, tak mi się przynajmniej wydaje, ale warto je czytać, bo poezja jest nie na jeden dzień, nie na jeden weekend, ale właściwie to można powiedzieć, że na całe życie. Zacznijmy może od Cypriana Kamila Norwida, który pięknie pisał, że do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskną mi panie. I oczywiście księgarnia pani Barbary Goździk dysponuje pięknym tomikiem właśnie Cypriana Norwida. Ale nastąpiła, proszę Państwa, w epoce romantyzmu, po epoce pozytywizmu, nastąpiła pewna luka. I tę lukę zapewnił Leopold Staff swoimi poezjami, chociaż też w okresie, kiedy Norwid był dogłębnie nierozumiany, Staff również nie był specjalnie na początku rozumiany. Staff, nawet jego wiersz Pierwszy Kowal, był opacznie rozumiany, można powiedzieć, ale zapełnił on tę lukę swoimi lirycznymi poezjami, prawda? Bowiem liryka, proszę Państwa, to jest coś, co wskazuje na wyobraźnię, myśli, uczucia, odzwierciedla je, ale nie można tego w jakiś sposób tłumaczyć zwykłą logiką. I proszę Państwa, również oczywiście księgarnia dysponuje pięknym tomikiem. Ale przejdźmy do czasów nowszych. Przejdźmy do piosenek pięknych Agnieszki Osieckiej. I kiedy teraz, proszę Państwa, nastąpiła moda na to, żeby Państwu młodym, którzy pobierają się no na pewno z miłości, to ofiarowywać zamiast kwiatów, bo tego sobie nawet życzą, właśnie jakąś piękną książkę, to nadaje się do tego niewątpliwie zbiorek Agnieszki Osieckiej, której piosenki, prawda, na pewno Państwu są znane, a bardzo dużo jest ich w wykonaniu chociażby Maryli Rodowicz. Proszę Państwa, następnym poetą jest Jonasz Kofta. Jonasz Kofta, rodzice Jonasza Kofty uciekli z Warszawy w okresie Holokaustu. Ukryli się w wołyńskiej jakiejś wioseczce zapomnianej przez Boga i ludzi. I dzięki temu Jonasz Kofta miał po minięciu Holokaustu miał oboje rodziców, co się wtedy raczej rzadko zdarzało. Proszę Państwa, nazwisko oczywiście było inne, ale dzięki jakiemuś tam gminnemu urzędniczynie, który z jednej strony dodał, z drugiej strony coś wyskrobał, wymazał w dokumentach, to okazało się, że nabrało ono aryjskości. I proszę Państwa, na koniec również bardzo dużo piosenek różnych, ale na koniec chciałem zwrócić Państwu uwagę na zbiorek poezji Emilii też Tomaszowianki, a więc specjalnie właśnie ona zostaje polecona Państwu, jako że nasza krajanka, prawda, obywatelka Tomaszowa, a jej wiersze złożone z perfekcyjnie złożonych słów, z zasad posiadania dużego słuchu muzycznego, na pewno Państwa zachwycą. Dziękuję Państwu bardzo. No, poza tym oczywiście z Jerzym bardzo poezję również lubimy tą poezją się zachwycać i o tej poezji mówić, bo to przyjemnie się spotkać, porozmawiać o poezji, o powieści i o tym, co nas otacza, prawda? Czego oczywiście Państwu bardzo serdecznie życzymy, dziękując za spotkanie.